Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Good Game VR i zapraszam do Lone. Za dzisiaj z kotem w pierwszym planie tej. Jej! Uśmiechnij się. Tak, słuchajcie, mój kotełek na szczęście jest i się znalazł, ponieważ wczoraj mi uciekła z domu i szukałem jej podwórze. Szukałem jej podwórze przez godzinę, a ona się nie znalazła. Więc tak, słuchajcie, mam tutaj do przeglądnięcia informacja, nowa aktualizacja. Ja jak widać nie otwieram. Kurde, kredka, ty wariacie. Ja jak widać tego nie otwierałem, właśnie mnie kot tutaj dopadł i zaatakował. Więc tak, poczytajmy sobie to standardowe, jak to robimy w przeglądach aktualizacji. A tych przeglądów jest coraz więcej. Ogólnie to, co już zauważyłem grając, to że są nowe questy i bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się to. Co to jest literka Q? Co są ogólnie, że chyba quests. Tak mi się wydaje. Przeprojektowanie księgi misji, teraz zapewniona bardziej czytelny obraz misji i nagród czekających na walce w zamku w cesarstwie. Nowy wygląd księgi zapewnia także informacje na temat wszystkich dostępnych misji wydarzeń. Czyli możemy podglądać, na przykład jak jesteśmy w obronie królowej numer 7, to możemy zajrzeć, jaka będzie 8, 9, 10 i tak dalej, nie? Okej, w nowej księdze misji pojawiły się także misje królewskie, te regularnie aktualizowane i ograniczone czasowo misje stanowią źródło nagród dla tych, którzy będą działać odpowiednio szybko. Władców zamków marzących o potężniejszych fortecach i lukratywnym handlu zadowoli z pewnością wieść o dodaniu nowych poziomów dla mistrza budowniczego oraz targu. Tak, targ ósmy, jeszcze nie patrzyłem, jak to wygląda, ale ktoś mi podsyłał na live'a. Bo nie wiem, czy dałem tego shota z live'a, zobaczymy w montażu, jak zrobię. Ale ktoś mi pokazywał na live, jak wygląda targ na ósmym, ciekawe. Naukowcy z wieży badawczej poczynili też postępy w swych eksperymentach nad Patrzcie, i zmienili. To mi się nie podoba akurat. Punkty doświadczenia zamiast experience points. Czyli z XP zmieniamy sobie do PD. To mnie bardzo irytuje akurat, bo się przyzwyczaiłem, no ale trudno. Znalazła się tabliczka oraz gałęzie geniuszu. No i tyle tak naprawdę. Nie jest to bardzo duża aktualizacja, ale kilka bardzo korzystnych zmian wprowadza. Otrzymałem prezent. Dziękuję serdecznie. Napas zwycięstwa tym, jak ktoś... Jezu, ile ja tam mam wojska. To mi nie zdechnie przypadkiem? Zaraz mi zdechną. Czekajcie, ogarnę to. Puśćmy sobie, nie wiem, no a tak, no, tutaj musimy sobie... O, hop. Stąd w miarę dużo żywności drogi, więc... Powinno być... Okej, okay, dobra. No i teraz, co najważniejsze chyba, czyli pokażę wam tą książeczkę i wszystko, co tam się znajduje, bo ja już większość przeżyłem. I tak. Zbierzmy sobie jeszcze monety. Dzisiaj taki luźny odcinek, nie jest to na pewno retro. No, po prostu taki odcinek. Więc tak. Pierwsze co dodali, to dodali wszystkie surowce. Nie wiem, w sumie po co one są, bo tutaj raczej nie są wymagane surowce. Jest tylko ta, wiecie, przekaż na krainkach, jak się zaczyna budowę na krainkach. To jest to przekazywanie surowców. No ale rzadko są one potrzebne do wykonania misji. Ale spoko, bo jak na przykład jesteś właśnie na mapie i chcesz wiedzieć, ile masz tutaj surowców, tylko nie wiem, do czego to się odnosi teraz, do ice'u? Nie, bo ja na ice'u mam może. Nie, czekaj, ja mam otwartego ice'a, płonące piaski. Okej, czyli mamy już tutaj jakieś bugi. Krainy Wyższych Lodów ma nie tą ikonkę, co trzeba. Znaczy nazwy pomylili, bo ikonki są w dobrej kolejności. Ogniste szczyty są okej, misje wydarzenia są okej i misje przygodowe są okej. Wielkie Serstwo też. Czekaj, może się naprawi. I patrzcie, i też surowce z zimy są na piasku, a surowce z piasku są na zimie. Więc baga tutaj mamy. Myślę, że oni już się o tym dowiedzieli, bo forum działa naprawdę szybko i sprawnie. Więc nie chcę mi się tego zgłaszać nikomu. Możecie wy zgłosić jak chcecie, z dopiskiem, że to ja wykryłem. Choć myślę, że 100 osób wcześniej to wykryło już, bo bug jakiś konkretny. Co ten kot tam robi? No dobra, to puśćmy sobie tutaj atak, tutaj czy to jest akabela, no nieważne. I teraz przedstawię pokrótce, jak to wygląda. Interfejs ogólnie mamy taki, rozmiar się troszkę zmienił, X wygląda inaczej, wtedy był taki taki prostokąt był, nie? Rubiny mamy, monety, rudę, szkło, oliwę, węgiel, żywność, kamień, drewno, wiadomo. No i tutaj mamy wielkie cesarstwo, no tutaj mamy tego buga, tak? I teraz tak, z nowych rzeczy, przewija się to myszką, więc jest spoko. Mamy tutaj taki przewijak, on też normalnie działa. Jak to klikniemy, to też działa, przewija się o jeden, jak widać, równiutko. Więc działa to w sumie trochę jak ten pasek tutaj w komputerze. To oznacza, że jest misja w toku, to akurat wiedziałem bez podpowiedzi. Tak, znaczy, że już mamy jakiś postęp w niej.
No widzicie, 23 000, 3 na 4, a tutaj mamy na przykład 0, 0, 0, 0. Tak, a tutaj mamy na przykład 0, a tutaj mamy 4 na 10, 50 na 50. No nie? Więc działa? Jak najbardziej, powyżej 33, oja. Dobra, no to te płonące piaski, ale misje się tyczą zimy. Misje się tyczą zimy, ty? Ja te spichlerzy tutaj porobię, choć one się jeszcze ulepszają, nie? Nie, nie ulepszają. Okej, okay, no to ulepszymy sobie, why not? No i tak, ja się z nich życzę. No i to wydziała tak, że to jest zalecana misja, co wcześniej już było. Tylko zmienili to troszeczkę. Wiadomo, klikamy na misję i tutaj mamy pokazany tytuł. To jest opis, tutaj mamy polecenie, co zrobić. Do 3 poleceń może być chyba na... Może, pewnie... Nie wiem, jest jakaś misja, która ma więcej niż 3, wie ktoś z was? Chyba nie. Na przykład 2. Ta ma 3, ale nie ma chyba nic, co ma więcej niż 3. To mi się wydaje. No, tutaj mam opis, tak, polecenia, które trzeba zrobić. Tutaj są nagrody. Teraz tak, jeszcze tutaj były tak, był, taka ikonka pomijacza tu była. I była misja, na którą miałem chyba godzinę. Wyrobować 1760 wojska i zrobić 10 milionów łupów w ciągu godziny. A nagroda za to była dekoracja 320 pp. Więc bardzo interesująca misja. Tak nie ogarnęłem jej za bardzo, nie, bo tak na szybko zrobiłem. Tylko tam zerknąłem, co tu się dzieje? Co to za misja jakaś wariacka, nie? O co chodzi? No właśnie. A chodzi o to, że po prostu taką misję nam dają. I one się zdarzają, nie wiem jak często, ale co jakiś czas się po prostu zdarzają. Te misje właśnie specjalne. To były misje chyba czasowe, czy coś takiego. Nie pamiętam, jak oni to nazywali. Dobra, patrzymy sobie tutaj na Kolosusa. Ile już mamy? 196, no spoko, z 215 bym chętnie zrobił. Spójrzmy sobie atak na nomadka. No i tak, no ta książka wygląda inaczej. Tak, i zobaczmy teraz ten targ na 8 level. Bo jeszcze tego nie widziałem, więc ciekaw jestem w sumie. Koszary tutaj sobie też wybrałem. No weźcie, dzisiaj taki odcinek o wszystkim i o niczym, szczególnie o aktualizacji. A teraz dużo odcinków jakoś mi o aktualizacjach wychodzi, więc tak śmieszne troszeczkę. Może być to na przykład. I mamy już 11,25 miliona. Więc w miarę nice. Tutaj możemy 7 punktów przyporządkować. Ja bym sobie dał to i to. Będzie spoko. Dobra, no i szpital jeszcze sobie weźmy. Hop. Hop, okej. Okay. Jest takie dzień z gry Endexa. Coś takiego może być. I zobaczmy też z tych badań mówić coś tak, że o tym geniuszu chyba. No? Jak działa? Mówię, że coś z tym się zmieniało chyba, nie? Jak to działa? Większa szybkość badań. O, to 100% zwiększa, o kurde. Ja w ogóle tego nie mam zrobionego. No dobra. Kręcę, co tutaj mamy. Medycyna zmniejsza obrażenia i zmniejsza koszt wykuwania, spoko. Teraz tak. No i ten targ, co mnie najbardziej interesuje. Wiem, że on wygląda bardzo ładnie. No właśnie. To jest coś takiego, no. To wygląda, to mi przypomina w sumie gospodarstwa na chyba 8 levelach, jak one takie pomarańczowe właśnie są. No nie? To tak wygląda całkiem podobnie. Zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczcie. One są takie pomarańczowe wtedy, no. O, coś takiego mi to przypomina, ten dach. Albo coś takiego też, no, no bo to już nie raczej. Ale naprawdę ten targ bardzo ładnie wygląda, troszkę tak... cukierkowo, czy coś takiego, nie? Taka grafika bardzo cukierkowa, muszę powiedzieć. Ale spoko. I dodaje to nam 9 mocy dodatkowo jeszcze. I trzeba do tego chyba architekta, tak. No. Więc nie możemy, a ostatnio był architekt, mogę sobie zbudować, bo miałem pewną gazę. I jaką córkę na to trzeba? Zwykłą. O, ciekawe. Myślałem, że jakąś legendarną będą chcieli do tego, no. Cześć, ile mam tego? 20 000, to sobie kupmy, żeby też misję zrobić od razu. Tego akurnego ptaka. Tutaj kupić na ZG. Chyba nie, chyba sobie kupimy na posta. Dobra. Hop, awesom. Hop, na tym osom już... O, patrzcie, właśnie też to chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Do 4 nagród możemy mieć. Wygląda to kompletnie inaczej, bo te nagrody są takie ogromne. No, no zresztą widzicie, no co ja mam tu do powiedzenia.
Mamy X-a, mamy znaczek akceptuj, w sumie to wszystko robi to samo i nie ma podpisów, więc spoko, jakoś zaczęło troszkę i wygląda to ogólnie fajnie. I nadal są takie napisy jak postęp, o właśnie, widzicie? Nadal jest coś takiego jak postęp, ale jak to klikniemy, to się nie otwiera ta misja, w której mamy postęp, nie? I to już tak nie działa chyba. No mi tak przynajmniej nie działa. Nie wiem jak wam, może wam jakoś inaczej działa. A jeszcze mam sumę. O co chodzi? O patrzcie, ja tu już mam na minus, o nawet nie wiedziałem. Myślę, że mam to na plusie, dlatego tutaj cały czas wręcza, chcę zobaczyć ile to jest wręcza w ogóle. 1300, 100, 600, no. To jest, wiecie, to jest kulminacja demonków kompletna. A więc to jest masakra. To jest rozwałka po prostu. Ale się miał. Ja nie mogę, o sumę chciałem. Dzisiaj taki krótszy, słuchajcie, odcinek będzie z tego przeglądu, ale jeszcze sobie zrobimy atakowanie na Madę dzisiaj. O, osłon. Dobra. Hop. Okej, okay. To pójdę coś sprawdzić. Dobra, słuchajcie, chciałem pewną rzecz po prostu sprawdzić, żeby mieć z głowy. I tak, możemy tutaj chorągiew produkować w sumie. Ale jakoś będę produkował to na wszystkich zamkach może, a nie tak wybiórczo, bo to troszkę bez sensu. No i postawmy sobie tą dekorację. Co kratka? Co to było? Kamieniarz, dobra. Zapomniałem jak kamieniarz wygląda. Okej. Okay. Mamy to i no tak nie będę otwier... I tak, tutaj mam nomada, ogólnie jakby ktoś się pytał, jak mi najwięcej leci. 567 wojska ma nomad, rabusia mam aktywowanego. Kupiłem sobie 2 dni temu właśnie na początku nomadów. Ale dostałem jeden z VIP-a, więc tak naprawdę miał 4. I 30 strat mam, ale zysków też mam sporo, no bo wiecie, to, no, to są czarodziejki. Więc czego by się po nich nie spodziewać, no nie? No i też ta aktualizacja wprowadza to, to co wam czytałem na forum już dawno, czyli zapowiedź listopadowych zmian. Ale śmieszne, bo to jest zmiana, która wprowadzona jest w październiku, a miała być w listopadzie. Czyli to, że nomady mają, palą się 1,5 godziny, nie? Wszystko się pali 1,5 godziny. Nomady, samuraje. A ten obóz Hana się pali tyle samo, czyli będzie do 24 godzin podchodził. No. A zobaczmy jeszcze co ty. A to podsumowanie informacji o... co to jest? Aha, to jest podsumowanie. Grafik wydarzeń też by się przydał. Bez zemsty Hana... Aha, to jest... A dlaczego znowu bez? Kurde. Oni czekajcie, oni co drugi dają bez? Czy jak? Nie. Już w grudzień, niedługo wejdzie. Dobra, tutaj miał być Berimont na tych krukach. Nie, jest na listopad, a jeszcze mamy październik, dobra. Tam jest trollowała. Czyli teraz mamy Hana? Nie mamy. Czekajcie. Nie mamy Hana przecież. Zobaczę sobie naszą... Nie, nie ma. Ciekawe. Co oni tu powymyślali z tym, że za kolejnym razem też nie ma Hana? No szkoda. Dobra, zatykujemy tego nomada. O, komen. Dobra. Okej. Okay. Ogólnie teraz też mniej odcineczków troszkę robiłem, bo jeszcze wykończałem komputer. No. Tak, bo zobaczę, co się dzieje w ogóle. Jest masakra. Patrz. Dysk lokalny to jest na system, tutaj jest na programy i filmy i różne rzeczy. Tutaj mam pendrive'a i jeszcze z rzeczy, które muszę tutaj wmontować, żeby był komplet. Pokażę, co to jeszcze jest. Jest jeden pendrive, taki o, ale jego muszę sformatować, bo na nim jest Linux, a go nie chcę na razie. Tutaj mam drugiego pendrive'a, ale nie wiem, czego będę montować. Tutaj mam trzeciego pendrive'a, którego będę montować. I jeszcze mam dysk, o tutaj, 1,5 terabajta i jego też muszę montować. A on też ma jakieś problemy, ponieważ on jest zewnętrzny, nie? Ale on też ma jakieś problemy, bo po prostu on miał wcześniej zainstalowany inny system. I teraz mi się komputer chce odpalać z niego, ale już jest skasowany ten system, więc trzeba go sformatować po prostu i będzie po sprawie. A resztę jest większy problem, bo po formatowaniu nic się nie zmienia. I komputer się próbuje uruchomić z pendrive'a, więc trzeba im pozmieniać coś tam w kolejnościach. Nie wiem co zrobię, może się naprawi, może nie. Zobaczymy. Teraz jak Halloween, są postępy na Halloween, pokażę wam też jak mi idzie. Taki przegląd jak mi idzie na eventach. Co jest? Co tu się dzieje, Gretka? Wszystko w porządku? Jak zawyło, słyszeliście to? Chodź tu, chodź. Tutaj chodź.
Posiedzisz z nami, co? Chcesz posiedzieć z nami, kratka? No, siedź na picie. Oczywiście, że chcesz z nami posiedzieć, tak. No, super. Dobra. No, no gdzie ty? No, po klawiaturze łaźmy. Ach, jeszcze ogonem po twarzy. Oj, ty wariatko. Okej. Okay. Co tu chciałem zrobić? Chwała i potęga, co to jest? O, barbarzyńska fortesa udało się. Nie miałem eventy wam pokazać, jak mi idą ogólnie. Co tak krótko? Lol. Kolos 196, tak? Dobra, a która pozycja? Pewnie gdzieś koło stówy. 138, no spoko. Koło fortuny. Nie będę kręcić, bo oszczędzam te losy. I teraz halo, czyli 450 punktów mam już, no 460 tam. I niedługo będzie ta nagroda, jeszcze dwa taki. I niedługo będzie ten kamyczek. I jeszcze punktów, jakieś 70 około do kamyczka kolejnego. On jest na 13, czyli tutaj. Mam już 3 elementy. No mało na razie, nie? A jest 9. Więc 1/3, ale eventu już porobiłem ponad 1/3. Tutaj mam 7200, myślę, że gdzieś celuję w te około miejsce, raczej 14 tysięcy nie wyrobię. Chciałbym, ale po prostu szkoła. Naprawdę za wymagająca jest. I no, szkoda gadać. Ten sklepik się zbagował. Nie można nic kupić na tych numerach, nie wiem czemu. Konkurs szlachectwa. Spo szkoły. Teraz jak zobaczmy, co jeszcze sobie aktualizacji było. W ogóle ciekawe, na pewno ktoś taki jest, kto by... co? Czarna języka, patrz. Gdzieś mi ją chciał. O, tutaj tylko te prezenciki uciekły. A, nie można jej dodawać do archiwum, szkoda. Tak, projektowanie księgi misji, to wiemy. W nowej księdze misji, władcy zamku marzący oporni... Naukowcy wyrobione w przyczynie ten sposób w swoich eksperymentach nad punktami doświadczenia budynków. Punktami doświadczenia budynków. To coś może oznaczać. Więcej dostaję. A patrzcie, ale widzicie, co jeszcze jest źle zrobione? A pewnie tego nawet nie zmienią. Na przykład... trudne. Ale wymagane legendarne PD jest już. Szkoda. A tutaj jest XP napisane, więc... a na przykład w starych jakichś raportach, jak będzie... Halo, tu nie ma napisane tak czcionką, tylko jest ta ikonka, nie? Więc exp. No, no ale wiecie, no exp pozostaje expem, no tu się raczej nic nie zmienia. Żadne formalności, myślę, że nie ma sensu tego zmieniać. A więc pozwólmy jeszcze temu atakowi wleźć na mana. I myślę, że będziemy kończyć. Oła. Dobra. Wbijaj, wbijaj. Okej. Okay. Tak wygląda mój nomad aktualnie, no straty czasem są duże, ale dużo żywności biorę. Dobra. Więc dzisiaj króciutki odcinek tej powrotowy po krótkiej przerwie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, możecie zrobić łapęcia. I widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, kiedy nagram kolejny, a kolejny będzie retro albo coś z 4 odcinków. Mam 4 pomysły, ale wyglądają właśnie tak. Po prostu najlepsze i najgorsze sojusze, jakie wybrać. Jak zdobywać punkty mocy, jak szybko wybić się jakby, jak szybko zdobyć level. I jak zdobyć dobre wyposażenie. Takie 4. Więc mówcie, który wam się... Co jest? Powiedzcie, który wam się najbardziej podoba, to wybiorę jeden, a później nagram jeszcze inne. Pozostałe? No. Możecie dać łapkę w górę, subskrybować, jeżeli jesteś nowy. Polecam, bo będą nowe odcinki i to dużo. No. I widzimy się w kolejnym odcinku, więc... Na razie, piona. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.